Myślę, że był wyrównany i stawiliśmy czoła zespołowi z Ekstraklasy Izraela i myślę, że byliśmy godnym przeciwnikiem dla nich. Czuliście dużą różnicę jakości w porównaniu do tych rywali, z którymi mierzycie się na co dzień? Myślę, że był to bardziej piłkarski mecz i stał na trochę wyższym poziomie niż w drugiej lidze, a tak jak wiemy, my lubimy grać z rywalami, którzy grają w piłkę i chcą grać po piłkarsku. Pierwszy raz od dłuższego czasu grałeś 90 minut, część twoich kolegów również. Czujecie w nogach jeszcze efekty obozu, czy już powoli łapiecie świeżość? Myślę, że już powoli te nogi puszczają i na ligę będziemy już gotowi w 100%. A jak do tej pory oceniasz ten okres przygotowawczy? No, był taki trochę specyficzny, bo był w miarę krótki i intensywny, no, ale myślę, że dobrze go przepracowaliśmy i zaprocentuję to w lidze. Chociaż jeszcze na pewno zgrania w pewnych momentach z nowymi kolegami brakuje, no bo trochę tych zmian w składzie było latem. Było. Myślę, że jest jakby coraz lepiej i wygląda to już naprawdę dobrze. Momentami może brakuje, ale wszystko idzie w dobrym kierunku.